Witam serdecznie. Jesteśmy w miejscu. Wczoraj przywieźliśmy na mojej paszeczce. Jesteśmy w miejscu na mojej paszeczce zbiorczej. Wczoraj przywieźliśmy rój od pani z ulicy Bełzy w Bydgoszczu. Tak, to jest niedaleko Kapuścisk. No i teraz będziemy go wsypywać. Ja już do ula włożyłem ramkę z czerwiem otwartym, czyli z dziećmi pszczół. W tym momencie pszczoły będą chciały bardzo silnie z nim pozostać. Po drugie, już teraz nie miałem dojścia zbytnio do ciasta, ale znalazłem prawie kilo jakiegoś bardziej trochę syfnego miodu. Takiego z miodarki i po prostu dostały go, tak? Dostały go ode mnie. Od razu na starcie. Więc pani, żeby było ładnie, żeby widziała wszystko, co się dzieje takim czymś, to po prostu jak zwykle ja tu lubię wsypywać przez tą deskę, tak? Uważam, że to jest dobry sposób. Wtedy wszystko widzimy. Może się uda spotkać matkę, tak? I ocenić ją i te pszczoły, tak? Więc od razu tworzę sufit, żeby miały swój sufit, tak? To jest ważne. Bo myślałem, że trochę je wczepnę do środka. No ale zrobimy tak jak zawsze w sumie, tak ja robię. Dlaczego mam robić inaczej? Dobra, mamy. Muszą od góry mieć zrobione ciemno i ciepło. To jest ważne. No i teraz mamy tą naszą skrzynkę. Tutaj ta pigwo coś strasznie. Zrobiłem im na chwilę obecną siedmioramkowy ulik. Tak? No ale może je zmniejszymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o ich wielkość. Teraz tutaj powinny one być na tej klapie. Oj, nie są takie duże. Chociaż, no zobacz. Tam. Zapraszam. Macie miotki. Macie wszystko. Mam nadzieję, że się udało tą matkę oczywiście wydobyć. Matka. Tylko jeszcze zawsze ze mną chcę dobrze współpracować. No ale dobra. Tu Buda. No i teraz tak jak z reguły ja to robię, to sobie patrzę, czy gdzieś ta matka się nie ujawni. Tak. Oczywiście nie zawsze się ją znajdzie, ale na desce już jest bardzo łatwo ją spróbować właśnie odszukać, bo wczoraj po tych naszych perturbacjach drzewnych mogła gdzieś się zagubić, tak, już na sam wieczór, lub po prostu mogłem ją przygnieść tą belką i tak dalej, więc to różne przygody się dzieją z takim czymś, szczególnie w takich warunkach dość trudnych. Pani miała ten rojek właśnie na wysokości, no, no mogło być też 5 metrów nawet. 5, no 5 metrów było i to my tak walczyliśmy z drabiną, ze skrzynką przypiętą do takiego palika, tak i tak dalej, i smyraliśmy później to szczotką stójki przywiązaną do łaty, więc było śmiesznie. No i już się ściemniało, jak po niego przyjechaliśmy, bo zgłoszenie było zrobione bardzo późno. No ale szczęśliwie udało nam się to zrobić, że one mi weszły do tej budy, słuchajcie. I było fajnie, tak? Było fajnie. Tam Ewelina miała jakąś relację króciutką na Instagramie, jak to się wyprawiało. A tymczasem może spróbuję, gdy znajdziemy gdzieś przypadkiem matkę, to pani bym pokazał. Tak. O. Nie rozwiuszać się. Rudy trutań łazi. Tu mają już gotowe żarcie, tak? Miód to najlepsza forma żarcia dla pszczół. I ta ramka jest z otwartym czerwiem, więc
Naprawdę, ja lubię wrzucać na takie coś roje. W tym roku przywiozłem jeden roik też z miasta i gdybym to wrzucił na rameczkę z czerwią, to już by było wszystko jasne, tak? A tak, wyszło wtedy jak wyszło. Więc no to tak to wygląda, że niektórzy myślą nie wiadomo co o tych pszczołach, a to zawsze mieć na początku, żeby coś z tym zrobić, tak? O, wchodzą, teraz wchodzą. Prawdopodobnie mogło wyjść tak, że matka już wlazła do budy, tak? Wlazła mi do tego ula, dlatego tak usilnie widać, że już się robi ta ścieżka pszczół, że się wprowadzają. O, pokażę, może z bliska. Tak, wprowadzają się pszczoły bardzo intensywnie. Zależnie od rojów, każdy jest inny i w ogóle różne są zachowania tych różnych rojów. Ale ten naprawdę intensywnie ładuje się do ula. Zobaczcie jak. No i oczywiście po tej ramce otwartego czerwiu ja od razu będę widział, jeśli straciła się matka, będą mi robić mateczniki ratunkowe, tak? Więc to wszystko fajnie współgra. Niektórzy nie lubią dawać tego czerwiu poprzez, że patrząc na chorobę i warozę. No ale ja lubię, bo ja już od tych dużo lat, co mam te pszczoły, to ja wiem, że pszczoły różnie się zachowują w różnych warunkach i tak dalej, i tak dalej. I no trzeba czasami im naprawdę dać wszystko, żeby one zostały, tak? Matki niestety nie widzę, może ją później gdzieś spotkamy po prostu już w ulu. Ale ten motyw wchodzenia do ula jest naprawdę, naprawdę. I wczoraj na tej skrzynce na drzewie też bardzo, bardzo usilnie nią wlazły do tej budy. Więc to wszystko będzie działało naprawdę dobrze. Teraz po prostu przyjdziemy do nich za kilka dni, tak? I sprawdzimy, czy nie daliśmy za dużo ramek i tak dalej. No ale na tych 7 ramkach to mogą sobie na razie po prostu tak siedzieć, tak? Nic im się nie stanie. To nie jest ani za mało, ani za dużo. No i wsio, słuchajcie, rój naprawdę wprowadza się bardzo, bardzo usilnie. W tym roku mam pierwszy taki rój, który wchodzi tak mocno w ul. Tak? Więc super. Życzę, słuchajcie, wam wszystkim miłego dnia. Dziękujemy bardzo pani za zgłoszenie. Rój był trudny, ale wszystko nam się udało. Bardzo byli zadowoleni, że taką mieli przygodę na podwórku. Bardzo pomocni także ludzie, więc wszystko w porządku. Życzę wam wszystkim miłego dnia i powodzenia.